Macie, spotykamy się na już kilka tygodni, zdecydowanie tygodni, nawet może miesięcy e, po zakończeniu pierwszej edycji Wielkiego Brata. Bardzo się szczerze że się z Tobą e, widzę, bo widzę, jak rozkwitasz na Instagramie, to akurat Dzięki. podglądam. Okay. A w ostatnim wywiadzie również e, usłyszałem, że otrzymałaś już nagrodę od telewizji TVN7 okay. i wiesz już na co ją przeznaczyć. Zresztą też mówiłaś mi w, w naszej rozmowie, że będzie to rozwinięcie swojego projektu modowego hmm, Butik. Dokładnie. No dobra, tak sobie pomyślałem, że to łatwo e, powiedzieć, że się otwiera Butik, ale zrobić może jest trochę trudniej. Są osoby, które jakoś Ci to pomogą, żebym zrobić projekt, żeby to miało ręce. Nogi, czy ty jesteś sama w ogóle gotowa? Bo tak długo myślałaś o tym projekcie, że wiesz jak to się otwiera. Tak, dopiero dostałam trzy tygodnie temu chyba nagrodę, więc jeszcze nie miałam szansy za to wszystko tak się zabrać. Ale zrobiłam już research, y, co, gdzie, jak, więc mam nadzieję, że to wypali. Na razie też nie chcę zdradzać żadnych detali, mm, zapeszać nie chcę, ale nadal jest to moje marzenie i plan. Więc oby. Trzymajmy kciuki, oby to się wszystko udało. A miejsce w Warszawie, tak jak rozmawialiśmy ostatnim na razem? Na razie online na pewno, więc na razie to będzie taki butik online. Dopiero jak się powiedzie online, to wtedy może zrobię em, taki, wiesz shop <noise> stojący butik. Bardzo też naszych widzów interesuje twoja relacja z Olkiem, co hmm. chyba nie jest zadziwiające. E, czy mama zdążyła już poznać Olka? Czy był już ten pierwszy obiad, na którym mogła przekonać się, że to naprawdę fajny facet? Poszli na obiad bez Sami. mojej wiedzy, tak. Ja wtedy byłam chyba gdzieś na jakimś festiwalu. Już nawet nie pamiętam, gdzieś nie było mnie w Warszawie, więc oni wtedy się spotkali, poszli na obiad, nie powiedzieli mi, ale wydaje mi się, że w sumie lepiej, bo wtedy się nie stresowałam. Dopiero się dowiedziałam po, no i jest coraz lepiej. Co wyszło z tego obiadu? Jakie miał Olek na przykład przemyślenia, jakimi się z tobą dzielił? Jakie przemyślenia? Hmm. No, a miła była, że na przykład, że wyjaśnili sobie jakieś kwestie sporne, bo przecież mama ja. też miała jakieś konkretne zdania, które Olek powiedział w programie i nie do końca się jej spodobały. Mama była miła, tak. Mama raczej nie jest jakaś bardzo niemiła, <grych> więc jest miła, chociaż wiadomo, że jest ta różnica wieku, więc to jest czasami. Ten problem rodzinny, ponieważ mój ex też był młodszy ode mnie, więc moi rodzic, moja rodzina zawsze marzy o tym, żeby mój przyszły mąż był starszy, już taki bardzo ogarnięty. Więc tutaj jeszcze nie do końca, chociaż już jest coraz lepiej na lepszej drodze, <grystko> wszystko. Zaraz po wyjściu z domu też chciałaś dostać trochę czasu, żeby w ogóle sama ze sobą pobyć i pomyśleć, jak możesz nazwać relację z Olkiem. Dzisiaj z tego, co wy mieszkacie nawet razem, tak. jak się wam mieszka. Mieszka się dobrze z na, y, razem, tak. Mieszkaliśmy w domu wielkiego br brata tyle y, trzy miesiące razem, więc już wiedzieliśmy jak mieszkać. Chociaż jest troszkę inaczej bez kamer, mm. wiadomo, ale dogadujemy się nawet jeszcze lepiej niż y, w programie. Ale obowiązki są takie same jak w domu wielkiego brata, kto sprząta? Ja sprzątam i nie nadążam ze sprzątaniem, więc tak tutaj, <grym> tak to prawda. Chociaż Ola odkurza, ja y, poleruje podłogi. Jest y, ok, jakoś dogadujemy się. Chociaż szafa jest za mała na ubrania. Ale twoje czy razem Twoje, bo Olek też ma przecież wielkie zamiłowanie do mody Tak, jest naprawdę za mała Więc to mieszkanie nie jest takie um, jak, Na jakie bym chciała, żeby było Jest po prostu malutkie Więc jeżeli będzie jeszcze więcej tych ubrań To chyba trzeba będzie się przeprowadzić gdzie indziej Myślę, że przyjdzie czas na spełnianie marzeń o większym mieszkaniu Na koniec zapytam Cię o taką kwestię, ponieważ mm, Ja tak sobie zawsze tłumaczę, że W związku jedna osoba jest takim kierownikiem A druga może nawet o tym nie wie, ale podąża Za pomysłami tej pierwszej osoby Jak jest u Was, na przykład, jak organizujecie sobie czas wolny albo plany? To ciekawe. Wydaje mi się, że to zależy od um, rzeczy, które robimy. Czasami ja jestem um, dowodzącą, czasami Olo. W jakich tematach ty no. jesteś dowodzącą, a w jakich Olo? Kurczę, jeśli chodzi o sprzątanie, to bardziej ja jestem dowo dowodzącą. Co robimy wieczorem? Co robimy wieczorem? Olo najczęściej chce zawsze wracać do domu szybko z imprezy, więc on jest wtedy dowodzący. No dobra, to na pewno musicie się podzielić, że Olo do domu, ja idę na balet z znajomymi. Nie, tak bym też go nie chciała zostawić, więc jak już wracamy, to wracamy razem do domu. Pełna zgoda, tego wam też życzę na następne miesiące, lata. Wszystkiego dobrego. Dzięki.